No dobra, to zaczynamy z ostatnią sesją dzisiaj w ścieżce cloudowej. Tematyką mojej sesji, jak już tytuł wspomniał, jest projektowanie sieciowej aplikacji w oparciu o Azure App Service. Ja się nazywam Marek Grabasz. Zawodowo pracuję w takiej małej firmce o nazwie Protopia i jestem tam doradcą technologicznym, czyli generalnie odpowiadam na trudne pytania klientów związane z technologią. Jestem liderem warszawskiej grupy Microsoft Azure. To jest właśnie to miejsce, gdzie organizujemy meetupy. No i jestem też Microsoft Azure MVP. Zajmuję się zawodowo Azurem od długich, długich lat. Możecie mnie znaleźć na LinkedInie, Twitterze, GitHubie. Tutaj dostępne są linki. No dobrze, a my wskakując w tematykę, dla tych, którzy są w miarę na bieżąco z App Service'em, pewnie to nie będzie duże zaskoczenie, natomiast ja czuję się w obowiązku przedstawić Wam App Service, czym jest i do czego służy. Więc App Service to jest usługa, po pierwsze azurowa oczywiście, po drugie jest to usługa Platform as a Service, czyli PaaS, co oznacza w dużym uproszczeniu, że jest fully managed, czyli nie jesteśmy odpowiedzialni, tak jak w modelu na przykład z maszynami wirtualnymi, w których postawimy, nie wiem, Node'a, Apache'a, IIS'a. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie takim serwerem, pilnowanie, patchowanie, skalowanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest o wiele prościej. Serwer się sam zarządza, sam patchuje, automatycznie się wyskalowuje, także jest to niesamowicie duże uproszczenie dla organizacji czy też dla firmy, która będzie takiego serwisu używała. Z drugiej strony mamy wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o frameworki, które chcielibyśmy tam odpalać, czy to będą rzeczy związane z Windowsem, czy z Linuxem. Mamy możliwość odpalania kontenerów również. Także możliwości jest sporo. Dodatkowo App Service dość mocno wspiera takie scenariusze, powiedziałbym, korporacyjne czy też enterprise'owe, czyli różne powiązania hybrydowe, właśnie integracja z siecią, o której będziemy mówić, rzeczy związane z tożsamością, uwierzytelnianiem, autoryzacją. To wszystko jest dostępne poprzez App Service. I dla wszystkich tych z Was, którzy jeszcze tego serwisu nie widzieli albo nie używali, bardzo mocno Was do niego zachęcam. Natomiast tematem oczywiście dzisiejszym będzie o wiele bardziej zaawansowane podejście tego serwisu, o wiele bardziej zaawansowane wejście w, powiedziałbym, stos sieciowy albo raczej w konfigurację sieciową serwisu, żeby spełnić jakieś nasze wymagania, powiedziałbym, ja to nazwałem multi-tier application, czyli takiej aplikacji wielowarstwowej, gdzie mamy frontend, backend, jakąś bazę danych być może. Oczywiście mogą to być mikroserwisy, może tych aplikacji być więcej, tutaj nie ma dużego znaczenia, ważne, żebyśmy znali koncepcję. Więc zanim wejdziemy w szczegóły sieciowe, jeszcze parę słów o App Service. Mamy możliwość oczywiście odpalenia tego App Service'u w modelu multitenantowym, czyli jakiś tam App Service jest stworzony, natomiast on działa na infrastrukturze wewnątrz Azura, współdzielonej z innymi klientami. De facto my tego nie kontrolujemy, nie wiemy. Natomiast jakby 99% funkcjonalności jest dostępnych już w ramach tego multitenant. Jeżeli nasza firma, organizacja potrzebuje dedykowanych zasobów obliczeniowych, czyli dedykowanego sprzętu, albo raczej dedykowanych maszyn wirtualnych pod spodem, no to wtedy decyduje się zwykle na App Service Environment. Kiedyś ten App Service Environment o wiele więcej możliwości udostępniał niż taki klasyczny App Service, natomiast i to głównie sieciowych. Natomiast dzisiaj to już nie jest taka ogromna różnica i o tych różnicach będziemy pewnie jeszcze dzisiaj rozmawiać. No i ostatnio Azure Stack. Istnieje możliwość odpalania tego App Service'u w ramach naszych wewnętrznych rozwiązań, w ramach naszego data center, w naszej serwerowni właśnie przy pomocy Azure Stacka. Natomiast my będziemy mówić o aspektach sieciowych. Tutaj taki deep dive planuję. W związku z tym przejdziemy przez tak zwane access restrictions, VNet integration, service endpointy, private endpointy i Night Gateway'a. Także druga droga przed nami. Ja nie zwlekam, nie hamuję i zaczynamy naszą podróż. Dobrze, pierwsza rzecz. Historycznie, kiedy ja zaczynałem Azura, ten App Service jawił się jako bardzo fajne rozwiązanie dla wielu firm, natomiast one miały problem, szczególnie duże organizacje, że włożenie aplikacji do App Service automatycznie sprawiało, że ta aplikacja była dostępna na publicznym internecie, co oczywiście w przypadku jakichś, nie wiem, witryn, stron www, to jeszcze miało sens. Natomiast w przypadku takich aplikacji line of business, ja to nazywam, czyli takich internetowych różnych rozwiązań, APEK, API i serwisów, no to był kompletny no-go w tamtych czasach.
Jednym z pierwszych takich rozwiązań, które się historycznie pojawiło i które umożliwiało w jakiś sposób się odgrodzić od tego internetu, był tak zwany App Service Access Restrictions. Na czym to polegało? Polegało na tym, że w naszym app serwisie, w tej naszej aplikacji, krótko mówiąc, włączaliśmy firewalla, ja bym tak to nazwał, czyli mamy możliwość wpisania, z których adresów IP lub z których przedziałów adresów IP dostęp jest dozwolony lub jest zabroniony. No i w ramach Access Restrictions mamy możliwość skonfigurowania do 512 regułek dostępowych, blokujących lub pozwalających na dostęp do naszej aplikacji. No i tak naprawdę w każdej wersji tego app serwisu taka możliwość istnieje. I każdorazowo, kiedy ktoś nie ma dostępu do takiego app serwisu z powodu właśnie Access Restrictions, użytkownik dostanie na ekranie błąd 403, czyli forbidden. No i teraz to jest chyba najprostsza rzecz, więc ja szybko przeskoczę do tego, do portalu azurowego, żeby wam pokazać w skrócie, jak coś takiego się konfiguruje dla naszej aplikacji. Dobra, czyli ja tutaj się przełączam. Mam sobie tutaj przygotowane jakieś aplikacje w ramach Azura. No więc wejdę sobie for developers demo 1. No i możemy zobaczyć w tym momencie, że jak ja kliknę tutaj, no to mam dostęp, tutaj żadnej aplikacji nie ma, pusta aplikacja, wyklikałem sobie stack dotnetowy. Teraz mogę sobie oczywiście też sprawdzić mój adres IP, my IP i sobie tutaj sprawdzimy i odetnę sobie dostęp do tego app serwisu. Sprawdzimy za chwileczkę, jak to się zachowa. Więc ustawianie tego odbywa się w zakładce networking, czyli tutaj, naszego app serwisu. Wchodzimy do czegoś, co się nazywa Access Restrictions. Robimy konfigurację. No i ja dodaję regułę. Dodaję regułę. Tutaj może sobie przesunę ekran, żeby nie przeszkadzał. Dodaję regułę, która mówi zabroń z priorytetem 100. Oczywiście ten priorytet to jest tylko umowna rzecz, która nam pozwala ustawiać kolejność tych reguł. No i tutaj mamy w notacji CIDR-owej ten konkretny adres IP, czyli go będziemy blokować. OK, dodaję regułkę. Ona dosłownie momentalnie powinna się pojawić. Mamy ją tutaj już na liście. No i w konsekwencji spodziewam się, że nasz app service będzie w tym momencie już blokował. Czyli jak ja teraz kliknę z powrotem na For Developers, moją aplikację. A zresztą ona tutaj jest. Będę starał się odświeżyć, mamy 403. Czyli zostaliśmy skutecznie zablokowani albo odcięci i tylko wybrani użytkownicy, czy też wybrane adresy IP, wybrani, że tak powiem, kontrahenci, czy też integratorzy mają prawo zawołać naszą aplikację, czy też nasze API wystawione do świata publicznego dzięki temu. Teraz z tym dodatkowo wiąże się ta konfiguracja. Wracając do mojej prezentacji, albo może nawet klikając tutaj w zakładkę networking, zobaczymy, że Access Restrictions tyczy się też innych rzeczy niż adres IP. Czyli tutaj mamy możliwość wybrania po adresie IP, również IPv6. Natomiast tutaj, no, o tym będę mówił za chwilę, natomiast mamy jeszcze możliwość wybrania service tagu, czyli możemy wskazać, że ruch przychodzi nie z konkretnego adresu IP, ale z jakiegoś typu usług. No i na przykład jednym z takich typowych, powiedziałbym, zastosowań jest postawienie przed app serwisem tak zwanego front doora, czyli tutaj możemy postawić web application firewalla, możemy postawić globalny routing, możemy postawić CDN-a i też chcielibyśmy, żeby ten ruch szedł przez tego firewall front doora do nas, a nie z zewnątrz, żeby nikt nie mógł tego front doora ominąć, żeby te reguły, które ustawimy na front doorze, czy też tego web application firewalla, nikt nie był w stanie ominąć. I to jest właśnie jedna z tych metod. Możemy allow traffic z service taga o nazwie front door backend, czyli ten tył front doora, bo front to tam, gdzie użytkownicy przychodzą. Dodatkowo pojawiła się taka opcja jak filtrowanie po nagłówkach HTTP, czyli możemy wskazać z konkretnego front door ID, czyli z konkretnego front doora, którego, bo może być ich wiele, wyfiltrować, że tylko z tego naszego jedynego ukochanego front doora tutaj może ruch przychodzić. Możemy wpuścić health proby front doorowe i możemy oczywiście filtrować po XFF-ie czy XFH,
co oznacza w dużym uproszczeniu, że owszem, puszczamy front doora, ale jednocześnie sprawdzamy, jaki był adres IP tego człowieka, który do front doora przyszedł, albo tego naszego kontrahenta. Czyli de facto uzyskujemy coś podobnego, co ja tutaj zrobiłem, czyli ten adres IP, tylko jeszcze zza front doora filtrowany. I takie możliwości nam tutaj ta usługa zapewnia. Dobrze, ja wracam do swojej prezentacji. Mam nadzieję, że ją widzicie. No więc access restrictions, najprostsze zastosowanie. Natomiast kolejną rzeczą, którą chciałbym omówić, jest VNet Integration, który powiedziałbym, umożliwia nam rzecz kompletnie odwrotną, zupełnie odwrotną do tego, co robiliśmy. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak zabezpieczyć ruch przychodzący, a drugie pytanie, które nam się pojawi, no dobrze, ale ten app service to jest sobie tutaj, stoi sobie na, nazwijmy to w internecie i z jednej strony odcięliśmy ruch przychodzący do niego, już wiemy, kto do niego przychodzi, jakieś wybrane adresy IP, ale my chcielibyśmy, żeby jednak ten tył tego app serwisu sięgał na przykład do bazy danych, która jest u nas w serwerowni, albo do bazy danych, która też jest odcięta od internetu. No i jak to zrobić? Albo z jakiejś sieci wirtualnej gdzieś tam, za firewallami. Więc rozwiązaniem, które nam tutaj przychodzi z pomocą, jest właśnie VNet Integration. Ale podkreślam, jest to integracja egresowa, czyli na ruchu wychodzącym z app serwisu. W skrócie polega to na tym, że my wkładamy tego tyłu tego app serwisu albo jego ruch wychodzący do sieci wirtualnej w ramach Azure. Czyli tak jak tutaj widzimy na diagramie załączonym, na obrazku, mamy jakiś tam Azure VNet, jakąś sieć wirtualną z jakimiś podsieciami i my ten app service, niezależnie od tego, czy tutaj access restriction wdrożyliśmy, czy go nie wdrożyliśmy, wstawiamy tył tego app service do podsieci w ramach sieci wirtualnej. Dzięki temu app service będzie mógł sięgnąć do bazy danych, która jest zamknięta w sieci, będzie mógł sięgnąć być może po jakimś VPN-ie, czy po jakimś specjalnym połączeniu, do naszych on-premisowych rozwiązań, do naszej serwerowni. Więc do tego służy VNet Integration. No i teraz mówiąc o VNet Integration, musimy pamiętać, że wiąże się z tym parę dodatkowych aha, albo rzeczy, o których możemy albo powinniśmy wiedzieć. Po pierwsze, VNet Integration nie jest wspierany na wszystkich wersjach app serwisu. Oczywiście jest wspierany w Premium V2, Premium V3 i w standardzie częściowo. Co to znaczy częściowo? Oznacza to w dużym uproszczeniu, że jeżeli trafimy na starą infrastrukturę app serwisu, która kiedyś świadczyła wersję standard, to może ta stara infrastruktura nie być w stanie zrobić VNet Integration, gdy trzeba się wyskalować na premium, czyli wskoczymy na nową infrastrukturę i z nowej infrastruktury się wyskalować z powrotem na standard, czyli wtedy zostaniemy na nowej infrastrukturze i wtedy ten VNet Integration na standardzie albo na wersji app service standard będzie wspierany. Co dodatkowo, ważne jest teraz tutaj, że VNet Integration zabiera subnet tylko dla siebie. Co to znaczy? To znaczy, że tam w tym subnecie nic nie może być innego niż ten nasz app service wdrożony tyłem. To też oznacza, że nie można wdrożyć dwóch app serwisów tyłem do naszego subnetu. To z kolei bardzo mocno się przekłada na to, jak będziemy kalkulować subnety. Oczywiście, jeżeli wejdziemy do dokumentacji, tam jest dość mocno opisane, jak takie subnety odpowiednio powydzielać, jakie wielkości dla nich trzeba skonfigurować. Natomiast my tutaj nie będziemy wchodzić już bardzo głęboko w takie szczegóły sieciowe. Natomiast warto jeszcze tutaj wspomnieć też o tym, że w momencie, kiedy my się dointegrujemy do tej sieci wirtualnej tyłem app serwisu, to wtedy wszystko dla nas działa. To znaczy wszystko. To znaczy, że reguły NSG, czyli Network Security Group, czyli czy możemy, czy nie możemy wchodzić, czy wychodzić, będzie działać. UDR-ki, czyli tak zwane user-defined routy, też będą działać. To znaczy, że my ten ruch sieciowy, który wchodzi do VNetu, możemy odpowiednio już pokierować przez jakieś firewall, VPN-y w różne miejsca i możemy to opisać, w jaki sposób ten ruch będzie trasowany, powiedzmy, albo kierowany. Również to fakt podłączenia app serwisu poprzez VNet Integration sprawia, że możemy sięgać, tak jak już wspomniałem, poprzez VPN-a, poprzez Express Route'a do naszych on-premowych rozwiązań i poprzez złączone VNety, poprzez tak zwane network peeringi jesteśmy w stanie chodzić też do innych sieci, które są połączone w taką, powiedziałbym, sieć złożoną. To oczywiście daje nam super dużo możliwości.
Co więcej, jest coś takiego jak Gateway Required VNet Integration, co nam pozwala dopiąć się do w ogóle jeszcze klasycznych VNetów, które były kiedyś wgrywane jeszcze w latach, no co najmniej 5 lat temu, czyli tak zwanych klasyk VNetów. Ci, którzy wiedzą albo działali w Azure od paru lat, pewnie wiedzą, czym są te klasyk VNety. I jesteśmy też się w stanie integrować do VNetów, które są w innych regionach geograficznych Azure. To już jest rzecz, która się może przydać. I teraz znowu przeskoczymy do mojego portalu, żeby Wam pokazać, a jak tutaj można wyklikać coś takiego. W ogóle też obiecałem, chyba w tamtym było napisane, że ARM template powinienem Wam pokazać, to teraz pokażę Wam szablony ARMowe w obu przypadkach. Dobra, czyli tutaj mamy już Access Restrictions. Znowu odwiedzamy ten nasz wspomniany wcześniej zakładkę Networking. Tutaj. I tym razem w zakładce networking będziemy korzystać z tak zwanego VNet Integration, czyli click here to configure. No i tutaj wybieramy, do którego VNetu tyłem będzie wdrażany nasz app service. Czyli ja sobie wybieram w tym momencie demo i wybieram z listy subnetów subnet default chociażby. Klikam OK. Teraz w tym momencie to nam się będzie wdrażać. Szybkie wdrożenie, no i w tym momencie mamy już wpięty ten nasz app service do środka, do VNetu i możemy sobie spokojnie sięgać po różne rzeczy, które w ramach tego VNetu są udostępnione, czyli na przykład jakieś bazy, czy jakieś maszyny wirtualne, czy może inne serwisy. W ogóle o tym, jak te multi-tier będziemy sobie układać, to będę za chwilę też wchodził w szczegóły. Dobrze, obiecałem szablon armowy, więc idę sobie tutaj do export template. To też jest dość istotne, żebyście wiedzieli, że każdy zasób azurowy ma możliwość wygenerowania, tak jakby tego, powiedziałbym, konfiguracji, albo kiedyś będziecie chcieli skryptować Azura w postaci właśnie szablonów, tak jak, nie wiem, Terraform na przykład, czy też w AWS jest CloudFormation, tak w ramach Azura mówimy tutaj o Azure Resource Managerze i takie szablony można sobie z zasobu dynamicznie wyklikiwać. No i teraz to zobaczymy tutaj, tu mamy zasób website, prawda? Czyli mamy tu naszą witrynę, naszą stronkę, mamy konfigurację naszej strony i już od razu widać, że mamy coś takiego jak IP Security Restrictions, czyli mamy te regułki, które ustawialiśmy na początku, czyli Access Restrictions, czyli mamy regułkę taką nadrzędną albo raczej podrzędną, najniższego priorytetu, zablokuj wszystko. No i tutaj sobie jeszcze wrzuciłem taką regułkę, właśnie zablokuj ten mój adres IP bieżący, to co ustawialiśmy przed chwilą w czasie demo. Jednocześnie, zobaczcie, pojawia się coś takiego jak Virtual Network Connections. Znowu przesunę tutaj moje okienko. No i mamy tutaj wpięte informacje, że VNet Resource ID to jest nazwa VNetu, subnet default, czyli ten subnet, do którego to wpiąłem. I to jest oczywiście część tego website'u. Więc jakbyśmy chcieli automatyzować na przykład wdrożenie takiego VNet Integration, nie musimy tego wyklikować żmudnie, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą na ekranie, tylko właśnie możemy użyć takich szablonów i je po prostu zautomatyzować. Tutaj ten nasz automat do generowania przygotowuje skrypty wdrożeniowe, czy też PowerShellowe, czy jakieś tam shellowe i możemy sobie spokojnie coś takiego już konfigurować automatycznie. No ale to nie dzisiaj, nie o tym moja prezentacja, jak to robić automatycznie. Ja rozmawiam dzisiaj o rzeczach sieciowych, więc wracam do kolejnej, trzeciej już rzeczy, która następuje po VNet Integration. A, jeszcze jedno, tip. Jedna rzecz tutaj się wydarzyła, mianowicie w momencie, kiedy ja wpiąłem ten VNet, to wydarzyła się taka rzecz, że app service, kiedy strzela po jakieś zasoby w ramach RFC 1918, czyli na przykład na adresy intranetowe, czyli na przykład 10.5. coś tam, czyli to dziesiątkę z przodu, albo na 192.168, tak, to wtedy automatycznie ten ruch jest rutowany do środka, czyli po tym VNet Integration. Natomiast jak strzela na jakiś publiczny adres IP, na przykład 1.1.1.1 do Cloudflare, aby ktoś by chciał zajrzeć, no to wtedy to idzie bezpośrednio, tak jakby on nie wchodzi do tego VNetu. Teraz możemy to zmienić albo wymusić
poprzez użycie takiego czegoś jak website winet.rootall ustawione na 1 i wtedy tak jakby nie tylko to RFC 1918, czyli adresy intranetowe będą rootowane do środka przez tą sieć, ale również żądania do internetu z serwisu, co niebagatelne może mieć znaczenie później w ramach kolejnych rzeczy, które będę Wam opisywał. I takie coś, website winet.rootall, ustawiamy w konfiguracji naszej aplikacji, w app-configu na web serwisie. To za chwilę Wam też pokażę, jak wrócę do pokazywania portalu azurowego. Zapamiętajmy sobie website winet.rootall, gdzie to się ustawia. Dobrze, a ja teraz mówię o service endpointach, czyli trzecia rzecz tutaj u nas. Więc w ramach tych naszych wcześniejszych różnych dyskusji i znowu wracamy do wejściowego ruchu, mieliśmy tylko IP restrictions, czyli mogliśmy wyfiltrować, że ktoś przychodzi od nas z jakichś konkretnych adresów IP lub z jakiejś usługi azurowej, na przykład z frontdoora i ma jakieś tam cechy tego żądania, czyli to żądanie na przykład składa się, że ma takie nagłówki, a nie inne, na przykład X forwarded for. Natomiast co by się stało, gdybyśmy my chcieli puścić ruch z jakiegoś konkretnego serwisu azurowego i zabezpieczyć to w taki granularny sposób. W szczególności, gdybyśmy na przykład mieli taką sytuację, że mamy jeden app serwis i nazywamy go frontendem, drugi app serwis nazywamy go backendem i chciałbym, żeby do frontendu mogli wejść wszyscy, natomiast do backendu mógł tylko wejść ktoś z, no właśnie, z frontendu, tak? Czyli żeby frontend mógł wołać backend tylko i wyłącznie, a nikt inny nie może bezpośrednio wołać tego backendu. No i dla uściślenia uwagi możemy też założyć, że frontend jest już winet integrated, czyli ma wejście do winetu i teraz my byśmy chcieli na naszym backendzie, żeby backend wpuszczał tylko ruch z tego winetu. Czyli zamykamy w sieci, tak jakby punkt wejścia do backendu zamykamy w sieci, a frontend tyłem jest wpięty do sieci, więc będą mogły się ze sobą komunikować. No i jednym z pierwszych rozwiązań do tego przydatnych jest właśnie service endpoints, które oczywiście są wspierane przez App Service, ale też inne usługi azurowe wspierają Service Endpointy, więc w taki sposób możemy zintegrować bazę danych, Key Vaulta, Storage, rejestr kontenerów, serwis Basa i tak dalej, i tak dalej. Czyli te usługi mogą być schowane do sieci, a dostęp z nich tylko z wybranych do sieci będzie skonfigurowany. No i co więcej, zapewnia to tak zwany optimal routing, czyli cały routing nie wychodzi gdzieś tam na zewnątrz świata do internetu i wraca z powrotem do naszej usługi, tylko jest ta komunikacja taka, powiedziałbym, już zrutowana wewnętrznie w ramach Azura i nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby to gdzieś tam zaginęło nam, czy też zostało wykradzione. Natomiast to wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi, że nie możemy sięgnąć poprzez ten winet integration dalej niż do tej sieci, o której tutaj mówimy, czyli nie możemy, albo raczej odwrotnie, nie możemy winet integration tak ustawić, żeby wpuścić ruch z on-prema na przykład, czyli z jakichś tam sieci dalszych, które są połączone za pomocą VPN-a. No i teraz jak to ustawić, jak to będzie wyglądało? Samo ustawienie jest dość proste. Już tutaj Wam pokazuję. Znowu wchodzimy do zakładki networking. Tym razem mamy znowu access restrictions. Natomiast w ramach tych access restrictions dodajemy regułkę typu virtual network. Czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, że do tego app serwisu demo 1 to nie może ten człowiek z tego IP-ka przyjść, ale też możemy powiedzieć, że może przyjść z sieci demo, z subnetu, na przykład service endpoints. OK? I robimy, dodaj taką regułkę, oczywiście tutaj jeszcze jest reguła 200, opis i już klikamy. Teraz wydarzyły się dość ciekawe rzeczy, czyli w tym momencie tak, opis nasz, nikt nie może się dostać do naszego app serwisu, nie może się również dostać z tego adresu IP, to jest ta regułka jest zbędna, bo ten DNI robi już robotę, ale mogą się do nas dostać wszyscy, którzy są w ramach sieci demo, pod sieci service endpoints. No i teraz, gdybyśmy mieli drugi app service i wdrożyli winet integration, czyli jego tył, to ten drugi app service mógłby wejść do naszego app serwisu pierwszego, czyli mógłby go wołać i mieć pełny dostęp.
Znowu, gdybym wygenerował ARMA w tym momencie, czyli szablon, to byśmy zobaczyli w tym IP Access Restrictions właśnie odwołanie do sieci na tym w ramach JSON-a, czyli tam byśmy mieli Network ID. Natomiast ja też obiecałem, że ten VNet Routing All Wam pokażę, no więc on jest ustawiany w settingsach configuration. Już mi się tutaj wczytuje, a no właśnie, tutaj mam application settings i tutaj bym musiał wpisać VNet root, bla, 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 all, wartość 1. I tutaj musiał wylądować. To jest to miejsce, gdzie to musimy ustawić. Dobrze, ja wracam do prezentacji i chwilę Wam pokażę teraz, jakie to niesie konsekwencje, możliwość użycia service endpointów. Już włączam. Jestem z powrotem i odpalamy. Czyli, tak jak powiedziałem, mamy frontend, on jest VNet integrated do jakiegoś miejsca, nazwijmy to subnetu w ramach naszej sieci wirtualnej Azure. Z drugiej strony na service endpointie ustawiliśmy ten nasz access restrictions na naszym backendzie, który mówi, że ruch w tej podsieci i tej sieci jest dopuszczony. To oznacza, że tylko i wyłącznie ten frontend może osoby tędy odpytywać nasze API i jesteśmy odcięci od zewnętrznego świata. W przypadku, gdybyśmy mieli parę frontendów, jeden backend, no to wspomniałem już wcześniej, że każdy frontend wymaga dedykowanego VNet integration, czyli każdy z nich będzie wymagał dedykowanej podsieci. Czyli ten jest integrowany z taką podsiecią, ten jest integrowany z taką podsiecią. W związku z tym na service endpointie tutaj musimy wpisać dwie regułki firewallowe. Pierwsza, dopuszczam ruch z tej podsieci, dopuszczam ruch z drugiej podsieci. Tak? Czyli mamy tutaj dwie regułki i ruch jest wpuszczony. To w przypadku jeszcze bardziej zagmatwanego rozwiązania, kiedy mamy dwa frontendy, dwa backendy, znowu to jest prosta rzecz, bo tak naprawdę każdy z nich ma swoją podsieć, do której został zintegrowany. Natomiast backendy, w zależności co to na tych regułkach tutaj sieciowych poustawiamy, no, wpuszczamy je tutaj dowolnie, moglibyśmy mieć 1:1, 1:1 połączenie, tak jak tutaj mamy dowolne możliwości konfiguracyjne. Natomiast jedna jest istotna informacja, z punktu widzenia sieciowego albo konfiguracyjnego, albo nawet z punktu widzenia zabezpieczeń sieciowych, konsekwencja, zobaczcie, jest taka, my, to tego nie widziałem, nie pokazywałem na demo, ale tak naprawdę ta sieć została włączona do VNet Integration, do Service Endpoint. Pewien checkbox został tam automatycznie przestawiony. To sprawia, że ta sieć tak jakby dopuszcza, żeby service endpointy z nią działały, albo ta podsieć konkretnie nawet dopuszcza, żeby te service endpointy działały. To ciekawe, jeżeli nam admin włączył tutaj taką możliwość, admin sieciowy, to teraz my, tylko i wyłącznie my, jeżeli mamy dostęp do Azura, możemy stworzyć sobie dowolny serwis, taki app serwis i naszym firewallem tak jakby ten ruch puszczać. Teraz nie brzmi to groźnie, ale wyobraźmy sobie, że my tutaj na service endpointie nie mamy app serwisu, tylko storage, czyli na przykład dysk, znaczy storage, czyli bloby. No i teraz mając kontrolę na przykład nad taką aplikacją, która ma dane wrażliwe i która teoretycznie nie ma prawa wysyłać tych danych nigdzie dalej, bo to są jakieś firewalle ciężkie poustawiane, to service endpoint tak naprawdę wypuszcza ruch do dowolnych storage'y i wystarczy mieć dowolny storage w tym miejscu, oczywiście w ramach tego samego konta azurowego i włączyć tą sieć, tutaj mu zwhitelistować i w tym momencie voila, możemy wyciekać dane, że tak powiem, przez ten storage na zewnątrz świata i taki scenariusz jest zwany data exfiltration. W związku z tym, żeby ograniczyć takie ryzyko, pojawiły się tak zwane polityki sieciowe w ramach service endpointów, albo ostatnim rozwiązaniem, które tutaj chciałbym pokazać Wam z takich grubszych rzeczy, to jest private endpoints, czyli właśnie jedno z rozwiązań na ten palący problem, czyli private endpoint. Czym się różnią od service endpointu? Ono mianowicie tym, że tak jakby kierunek odpowiedzialności jest zrobiony w drugą stronę. My w service endpointach pozwalaliśmy na tej apce docelowej wpuszczać ruch do siebie z jakichś wydanych sieci, a tutaj kierunek jest w drugą stronę, czyli ta apka nasza backendowa wystawia punkt wejścia zwany private endpointem
i wstawia go do sieci zarządzanej przez naszego sieciowca, naszego admina sieciowego. I technologia pod spodem, która jest używana, to jest tak zwany private link. Natomiast ten sama, że tak powiem, fakt pojawienia się tego punktu wejścia jest zwany private endpointem, czyli punkt wejścia to private endpoint, który jest poprzez private link podłączony do naszego rozwiązania. Teraz różnica jest diametralna, dlatego że to admin decyduje sieciowy, czy taki private endpoint zostanie, czy nie zostanie wdrożony do sieci, w związku z tym może w dalszym ciągu filtrować i kontrolować ruch, który w tej sieci będzie się odbywał. Co więcej, w związku z tym, że taki private endpoint dostaje dedykowany adres IP, a dostaje, konsekwencje oznacza to, że może być osiągnięty taki private endpoint z dowolnego miejsca w ramach naszej sieci, czyli nie tylko z tej sieci, ale może zostać z sieci, która została spirowana, może zostać osiągnięty z on-prema i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy uniwersalny mechanizm wdrożenia jakichś usług, app serwisu na przykład, ale też bazy danych, czy Key Vaulta, czy Storage'a, w taki sposób zamknięty, powiedziałbym, który obsługuje całą sieciówkę. I teraz czy obsługuje? No tutaj są problemy. Pierwszy problem jest taki, że nie do końca są obsługiwane reguły NSGE, czyli oznacza to w dużym uproszczeniu, że my konfigurując tutaj dostęp takiego, nazwijmy to, sieciowego firewalla, nie jesteśmy w stanie sprawić, że ci mogą, a ci nie mogą, albo ci mogą, a ci z jakiegoś tam innego sieci nie mogą, bo te regułki nie będą działać. Oczywiście nie możemy, to jest dużo powiedziane, nie możemy w łatwy sposób tego zrobić, natomiast możemy system oszukiwać, na przykład poprzez robienie tak zwanych black hole, czyli UDR-ek 32, czyli mówimy, że cały ruch stąd dotąd ustawiamy regułę rutowania taką, że idzie do, no i właśnie, gdzie idzie, przepaść idzie. I niby nie ma tej regułki firewallowej, natomiast ruch jest zakręcony tam gdzieś w nieskończoność, więc nigdy nie dojdzie. Więc są metody, są sposoby, żeby ten cały system oszukać private endpointowych. Dobra, i teraz co się w ogóle dzieje, kiedy my takiego private endpointa wdrożymy? Pamiętajcie, że jeszcze cofnę, on dostanie prywatny adres IP, czyli ten nasz app service, nazwijmy go frontend.azurewebsite.net, nagle ma adres 10.0.0.6, co oznacza w konsekwencji, że tutaj musi się pojawić private DNS. Private DNS, który nam opisuje albo wpisuje taki adres o nazwie privatelink.privatelink.azurewebsite.net, który to jest dostępny pod adresem wewnętrznym. Tutaj w moim przypadku na rysunku 10.0.0.6. No i teraz jak takie DNS-y się będą rozwiązywać? No więc w przypadku app serwisu klasycznego, jak ktoś wpisze moja aplikacja azurewebsite.net, to tak naprawdę to jest canonical name, który się przekierowuje na jakiś adres IP w Azure. No i dostajemy na ekranie ten nasz app service. W przypadku, kiedy wdrożymy private endpointa, to wpisanie tego mywebapp.azurewebsite.net przekierowuje na mywebapp.privatelink.azurewebsite.net, który to private link oczywiście przekierowuje na adres publiczny IP, ale dostaniemy 403, jak jesteśmy poza siecią wirtualną, czyli wyleci po prostu błąd, nikt tam nie może wejść. Natomiast jak będziemy w sieci wirtualnej i będziemy znać adres DNS tego czegoś, private link, to zobaczcie, co się stanie. MyWebApp przekierowuje na privatelink.azurewebsite.net, a privatelink.azurewebsite.net mamy wpis normalnie w naszym Azure DNS-ie prywatnym, tutaj wewnątrz winetu, który się przekieruje na, w tym przypadku 10.10.10.8, a na rysunku, który tam miałem, to było 10.0.0.6 i dostaniemy ten app service pod tą konkretną nazwą wewnętrznie, po DNS-ie. Teraz jak to można skonfigurować? Już się przełączam ponownie do mojego tutaj Azura. Znowu zakładka networking. Tutaj mamy private endpoint connections. I możemy sobie taki private endpoint wyklikać. Czyli możemy go nazwać. Subskrypcja. I teraz mówimy, do jakiej sieci ten private endpoint ma być wsadzony, na przykład do private endpoints. I tutaj jest od razu pytanie, czy od razu to zintegrować z prywatną zoną DNS. Oczywiście ja bym chciał, po to, żeby właśnie ten DNS resolution było wykonywane. I znowu to nam się tutaj bardzo szybko stworzy.
Natomiast jeżeli chodzi o szablony armowe, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no tutaj sprawa jest troszkę bardziej złożona, bo po pierwsze ten private link jest w ogóle osobnym zasobem, po drugie mamy strefę DNS, po trzecie mamy wpisy do strefy DNS i to wszystko musi być wpięte do konkretnych usług, do konkretnych sieci, więc tutaj jakby mechanika tego szablonu armowego jest troszkę bardziej skomplikowana i chętnie Wam pokażę, jak tylko będziecie mieli ochotę. Natomiast z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, że taki private link zostaje wdrożony i tutaj za chwileczkę nam się pojawi, o właśnie, już się pojawił, zobaczcie, private endpoint, pojawiła się karta sieciowa, co ciekawe, czyli ten, mówiłem, że private endpoint jest wpięty do sieci, on jest wpięty jako karta sieciowa, tak jakby taki komputerek z kartą sieciową, który jest punktem wejścia dla naszej aplikacji. I teraz oczywiście za chwilę też się pojawi prywatna strefa DNS w ramach tej sieci wirtualnej i oczywiście odpowiednie wpisy się pojawią w prywatnej strefie DNS. Oczywiście te wpisy będą mogły być wykonywane ręcznie i taka pokusa pewnie by się pojawiła, gdybym tutaj chciał za chwilę wrócić do mojej prezentacji. Chciałbym sobie wpisać ten 10.0.0.6 czy też o właśnie ten adres, no to niekoniecznie ręczne wpisywanie ma sens i moja tutaj porada jest taka, że jeżeli robimy to automatycznie za pomocą ARMA, to używajmy tak zwanych private DNS zone group, a nie manual wpisy do DNS. To jest bardzo ważna rzecz. Dobrze, tam się tworzy nam ten private endpoint, a ja Wam już tłumaczę, jakby to mogło wyglądać w przypadku tej naszej architektury wielowarstwowej. Więc mamy frontend. Frontend jest Regional VNet Integrated, jak już wcześniej mówiliśmy. Tym razem mamy private link, który jest takim, no, powiedziałbym, pointerem, takim troszkę strzałką, która tutaj jest punkt wejścia i taki tunel mamy po prostu tylko do nas. I ten tunel jest wgrywany do osobnej sieci. To nie jest tak, że tak jak było w service endpointach, że my wpuszczamy albo autoryzujemy ruch z tej sieci do siebie, tylko w drugą stronę robimy strzałkę i tutaj ten nasz punkt wejścia, ten tunel czasoprzestrzenny jest osadzony i czeka sobie na wejście. Nie możemy go tutaj wdrożyć, no bo pamiętajcie, że VNet Integration wymaga, że ma być tutaj puste i tylko on, nic więcej. Teraz w przypadku wielu frontendów, jeden backend, mamy w tej podsieci ten tunel czasoprzestrzenny, tutaj mamy VNet Integration i one sobie wchodzą tędy przez ten tunel. Tutaj mamy parę backendów, każdy ma swój tunel, oczywiście mogą być w osobnych subnetach, w jednym subnecie powdrażane, nie ma problemu, byleby adresów sieciowych wystarczyło, a ten każdy regional VNet ma swój subnet i wpuszczamy. No i teraz mówiłem, nie ma reguł NSG, nie jesteśmy w stanie tego łatwo odfiltrować, ale są metody i sposoby, żeby jednak się to udało. No dobrze, i pamiętajcie, jedną rzecz mówiłem tutaj wcześniej, że jesteśmy w stanie wyrutować VNet All Routing w dół, w tą stronę, tak? No ale w dalszym ciągu nie wiemy, z jakiego adresu IP ten ruch do internetu będzie sobie dalej wylatywał. To jest generalnie jeden z tych problemów takiego app serwisu, że tych adresów wychodzących jest rzędu 10-15, a nas na przykład kontrahent mówi, że jak będziesz mnie wołał z tego app serwisu, to ja bym chciał znać twój adres IP. Drugi problem jest taki, że ten adres IP w związku z tym, że to jest multitenant, będzie współdzielony z innymi użytkownikami tego app serwisu. No i metodą właśnie, żeby temu zaradzić, jest tak zwany NAT Gateway, czyli taka usługa, która jest no może mało popularna, mało znana w Azure, ale da się taki coś stworzyć, czyli Virtual NAT Gateway, piąć go do wybranego VNetu i kazać mu, temu app serwisowi, że jak on już wchodzi tutaj z internetem do środka, to wyjście na zewnątrz nie jest takie dzikie, tylko przez tą naszą kontrolowany punkt wyjścia. Przez kontrolowany punkt wyjścia, na który możemy statycznie dać adres IP, możemy statycznie mu dać cały prefiks adresów IP, czyli tam 1, 2, 3, 4, podrządek, parę adresów IP. No i tak naprawdę dostajemy fajne rozwiązanie, które nam zastępuje takie ciężkie firewalle, czy jakieś network virtual appliance, które by tutaj były i ten ruch kontrolowały. Co więcej, gdyby nasz app service chciał nawiązywać połączenia na zewnątrz, to jesteśmy dość mocno ograniczeni do 128 portów na SNAT-ie, na ruchu wychodzącym. Natomiast w przypadku tego VNet Integration no mamy per IP 64 tysiące adresów wychodzących, więc tutaj rozwiązujemy pewne problemy, jeżeli ktoś oczywiście taki problem trafił, czyli tak zwany port exhaustion, czyli wyczerpanie adresów wychodzących w app serwisie. No dobrze. I teraz pytanie ostatnie, które bym chciał zadać. Czy my potrzebujemy w ogóle w takim razie tego App Service Environment? Co on daje?
No więc historycznie dawał dużo, natomiast w momencie, kiedy my mamy Premium V3, czyli te wszystkie feature, o których właśnie mówiłem, to tak naprawdę ASE samo w sobie już niewiele daje nam dodatkowego. Co więcej, pod spodem w ASE V3, czyli App Service Environment wersji trzeciej, mamy tą samą infrastrukturę, co w App Service Premium V3. Różnica tylko jest taka tak naprawdę, że w dalszym ciągu w ASE mamy izolowane, przepraszam, dedykowane hosty, dedykowane maszyny i te wszystkie nasze serwisy, nie musimy robić tego skomplikowanego mesha połączeń pomiędzy private endpointami i service endpointami, tylko po prostu mamy to w jednym miejscu i sobie, że tak powiem, te serwisy ze sobą rozmawiają w jednej paczce. Więc tutaj się sporo zmieniło i mocno Was zachęcam do ASE V3, które wychodzi o wiele, wiele taniej na chwilę obecną. Dobrze, podsumowując, Access Restrictions, najprostsza metoda kontroli ruchu przychodzącego, czyli taki firewall na wejściu. Rozszerzeniem Access Restrictions jest Service Endpoints, który pozwala nam nie tylko kontrolować ruch po IP-kach, ale właśnie z wybranych podsieci i sieci wirtualnych. Jeszcze bardziej zaawansowaną metodą kontroli ruchu wchodzącego jest private endpoint, czyli te, ja to mówiłem, te tunele czasoprzestrzenne, za pomocą których możemy wchodzić do środka naszego serwisu. Z drugiej strony ruch wychodzący. VNet Integration służy do integrowania naszego app serwisu tyłem do sieci wewnętrznej, czyli dla adresów wewnętrznych, intranetowych. Jeżeli chcemy kontrolować również ruch wychodzący dla internetu, możemy zastosować NAT Gatewaya lub ciężkie Azure Firewall'e NVA, które oczywiście odpowiednio więcej kosztują, również kontrolują ruch wychodzący, ale mamy też oczywiście filtrowanie, logowanie, możemy to kontrolować nie tylko po adresach IP, ale również po FQDN-ach, na wyższej warstwie sieciowej, na warstwie siódmej. Także tutaj tych możliwości pojawia się troszkę więcej za odpowiednią dopłatą, za odpowiednią ceną. To wszystko z mojej strony. Myślę, że akurat jestem 45 minut. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i w związku z tym, że jest to ostatnia dzisiaj prezentacja na tej ścieżce, życzę Wam udanej konferencji już jutro. Dziękuję uprzejmie i zapraszam do kontaktu wszystkich tych, którzy są zainteresowani tą tematyką. Dziękuję.